Rozpuszczanie ciała bolesnego. Większa część ludzkiego cierpienia jest niepotrzebna. Zwykle jest ono tworzone dotąd, dokąd niepoddany obserwacjom umysł kieruje naszym życiem. Ból, który kreujesz, zawsze powstaje z braku akceptacji. Jest formą nieświadomego oporu wobec tego, co jest. Na poziomie emocji jest taką czy inną formą negatywności. Intensywność bólu zależy od poziomu oporu przed obecną chwilą. To z kolei związane jest z poziomem identyfikacji ze swoim umysłem. Umysł zawsze stara się zaprzeczyć teraz i od tego uciekać. Innymi słowy, im bardziej utożsamiasz się z umysłem, tym bardziej cierpisz. Z drugiej strony, im bardziej potrafisz uszanować i zaakceptować obecną chwilę, tym bardziej jesteś wolny od bólu i cierpienia. Wolny od egotycznego umysłu. Niektóre duchowe nauki twierdzą, że wszelki ból jest ostatecznie iluzją. I to jest prawda. Ale czy jest to prawdziwe dla Ciebie? Sama wiara nie wystarczy. Czy chcesz doświadczać bólu przez resztę swojego życia i powtarzać, że to tylko złudzenie? Czy to uwolni Cię od cierpienia? Szukamy tutaj sposobu, aby prawda stała się rzeczywista w Twoim własnym doświadczeniu. Ból jest nieunikniony tak długo, jak długo identyfikujesz się ze swoim umysłem. To znaczy tak długo, jak jesteś nieświadomy. Mówię tu głównie o bólu emocjonalnym, który jest zarazem podstawą, przyczyną bólu fizycznego i schorzeń cielesnych. Uraza, nienawiść, użalanie się nad sobą, poczucie winy, gniew, depresja, zazdrość, czy nawet najdrobniejsza irytacja – to wszystko formy bólu. Wszelka przyjemność czy emocjonalny wyż również zawiera w sobie ziarno bólu. Swoje nieodłączne przeciwieństwo, które ujawni się za jakiś czas. Istnieją dwa poziomy bólu. Jeden stwarzasz w tej oto chwili. Drugi, choć pochodzi z przeszłości, jest wciąż żywy w Twoim umyśle i ciele. Tak długo, jak nie jesteś w stanie połączyć się z mocą teraz, każdy emocjonalny ból, którego doświadczasz, pozostawia po sobie osad cierpienia. Żyje on w Tobie jeszcze długo po fakcie i łączy się ze zadawnionym bólem, który wcześniej w sobie nosiłeś. Wrasta w ten sposób w umysł i w ciało. Dotyczy to również bólu odczuwanego jako dziecko, spowodowanego nieświadomością świata, w którym przyszło Ci się narodzić. Ten nagromadzony ból tworzy negatywne pole energii, które wypełnia ciało i umysł. Jeśli masz wrażenie, że to niewidzialny, odrębny byt, niewiele się mylisz. Oto masz do czynienia z emocjonalnym ciałem bolesnym. Ciało bolesne posiada dwa tryby funkcjonowania – utajony i jawny. U jednej osoby ciało bolesne może być uśpione przez 90% czasu, a u innej, głęboko nieszczęśliwej, potrafi być stale aktywne. Podczas gdy niektórzy ludzie żyją prawie całkowicie przez pryzmat swojego ciała bolesnego, inni mogą je odczuwać tylko w pewnych okolicznościach, takich jak bliskie relacje, sytuacje związane z przeszłą stratą lub porzuceniem, czy fizycznym, bądź emocjonalnym zranieniem. Ciało bolesne może się ujawnić szczególnie wtedy, gdy rezonuje z określonym wzorcem bólu z przeszłości. Gdy jest gotowe się obudzić, nawet jedna myśl czy niewinna uwaga poczyniona przez kogoś z najbliższego otoczenia może je uaktywnić. Ciało bolesne nie lubi, gdy bezpośrednio na nie patrzysz i widzisz, czym ono jest. Kiedy zaczynasz je obserwować, kiedy czujesz w sobie pole jego energii i kiedy kierujesz na nie uwagę, znika łącząca więź identyfikacji. Pojawia się wyższy wymiar świadomości. Ja nazywam go obecnością.
Jesteś teraz świadkiem i obserwatorem ciała bolesnego. Oznacza to, że nie może cię więcej wykorzystywać, udając, że jest tobą i nie może dłużej odnawiać się twoim kosztem. Odnalazłeś swoją najgłębszą siłę. Niektóre ciała bolesne są nieznośne, ale względnie nieszkodliwe, trochę jak rozkapryszone dziecko. Inne są złośliwymi i destruktywnymi potworami, istnymi demonami. Jedne posługują się agresją fizyczną, inne i tych jest znacznie więcej, uciekają się do przemocy emocjonalnej. Myśli i uczucia, które masz na temat życia, stają się wtedy głęboko negatywne i autodestrukcyjne. Często bywa to przyczyną schorzeń i nieszczęśliwych wypadków. Niektóre ciała bolesne doprowadzają swoich żywicieli nawet do samobójstwa. Dostrzegaj w sobie każdy objaw nieszczęśliwości. Może to oznaczać budzenie się ciała bolesnego i przyjąć formę irytacji, niecierpliwości, ponurego nastroju, potrzeby bycia zranionym, gniewu, furii, depresji, pragnienia dramatu w swoim życiu. W swoim związku. Przepraszam. Wszystko to może wskazywać, że ciało bolesne próbuje obudzić się z uśpienia. Uchwyć ten moment. Ciało bolesne chce przetrwać jak każda istota, a przetrwa tylko wtedy, gdy skłoni cię do nieświadomego utożsamiania. Może wtedy wyjść z ukrycia, przejąć kontrolę, stać się tobą i żyć za twoim pośrednictwem. Potrzebuje cię, aby dostać swoje pożywienie. Będzie się żywiło każdym doznaniem i doświadczeniem, które rezonuje z jego własnym polem energii. Ze wszystkim, co tworzy dalszy ból, pod jakąkolwiek postacią gniewu, skłonności destrukcyjnych, nienawiści, żalu, emocjonalnego dramatu, przemocy, a nawet choroby. Gdy więc ciało bolesne przejęło nad tobą kontrolę, w nieunikniony sposób stworzy sytuację, która odbije ku niemu energię, nastrojoną na jego własną częstotliwość. Wtedy będzie się mogło nakarmić. Ból może się żywić jedynie bólem. Nie może żywić się radością, bo zwyczajnie jej nie trawi. Z chwilą, gdy ciało bolesne przejmie nad tobą władzę, poczujesz potrzebę doznawania bólu. Staniesz się ofiarą lub oprawcą. Zechcesz zadawać cierpienie albo cierpieć? Zresztą jedno drugiego nie wyklucza. Tak naprawdę nie ma wielkiej różnicy. Oczywiście nie jesteś tego świadomy i będziesz twierdził z zapałem, że wcale bólu nie pragniesz. Jednak przyjrzyj się uważniej. Twoje myślenie i zachowanie są podporządkowane temu, aby ból nie ustawał. Zarówno twój własny, jak i cudzy. Gdybyś był tego świadomy, cały ten schemat szybko uległby rozsypce, bo trzeba być obłąkanym, aby pragnąć bólu. A nikt nie jest szalony świadomie. Ciało bolesne, które jest mrocznym cieniem ego, boi się światła twojej świadomości. Boi się, że zostanie odkryte. Jego przetrwanie zależy od nieświadomej identyfikacji oraz nieświadomego lęku przed odczuwaniem bólu, który żyje w tobie. Ale jeśli nie zmierzysz się z własnym bólem i nie wprowadzisz do niego światła świadomości, będziesz musiał wciąż na nowo go przeżywać. Ciało bolesne może ci się wydawać niebezpiecznym potworem, na którego nie masz odwagi spojrzeć, ale zapewniam cię, jest tylko zwiewnym widmem, które nie oprze się mocy twojej obecności. Kiedy staniesz się obserwatorem i przestaniesz identyfikować się z własnym bólem, ciało bolesne przez jakiś czas będzie jeszcze funkcjonowało, próbując podstępem skłonić cię, abyś znów się z nim utożsamił. Chociaż nie zasilasz go już energią poprzez nieświadomą identyfikację, ma nadal pewien impet. To trochę jak kołowrotek, przez jakiś czas wciąż się obraca, mimo że nikt już nie naciska na pedał. Na tym etapie może wywoływać fizyczne bóle w różnych częściach ciała. Niebawem to wszystko ustąpi. W momencie, gdy twoje myślenie zestraja się z energetycznym polem ciała bolesnego,
utożsamiasz się z nim, a ono znów może żywić się twoimi myślami. Na przykład, jeśli energia gniewu jest dominującą częstotliwością ciała bolesnego, a ty jesteś pochłonięty pełnymi złości myślami, rozpamiętujesz, co kiedyś ci zrobiono, lub planujesz odwet w przyszłości, stajesz się nieświadomy, a ciało bolesne staje się tobą. Gniew zawsze podszyty jest bólem. Podobnie, kiedy ogarnia cię mroczny nastrój, a ty wpadasz w negatywny tryb działania umysłu, będąc rozżalonym, że tak okropne jest twoje życie. Twoje myśli zestrajają się z ciałem bolesnym i znów tracąc świadomość, stajesz się narażony na jego ataki. Przez nieświadomość rozumiem tutaj utożsamienie się z jakimś wzorcem mentalnym lub emocjonalnym, czyli stan, który wskazuje na całkowitą nieobecność obserwatora. Jeśli przez większą część życia identyfikowałeś się ze swoim emocjonalnym bólem, a twoje poczucie siebie w całości lub w znacznej części opiera się na tym utożsamieniu, może się okazać, że perspektywa zerwania łączącej z nim więzi budzi duży opór. Innymi słowy, może się zdarzyć, że z ciała bolesnego zbudowałeś sobie nieszczęśliwe ja i głęboko wierzysz, że jesteś tą zrodzoną z umysłu fikcją. A skoro tak się dzieje, to pod wpływem nieświadomego lęku przed utratą tożsamości pojawi się w tobie silny opór przed odzyskaniem świadomości. Będziesz wolał cierpieć, czyli być ciałem bolesnym, niż skoczyć w nieznane i zaryzykować utratę nieszczęśliwego ja, który jest ci dobrze znany. W takim przypadku obserwuj opór, który pojawia się w tobie. Obserwuj przywiązanie do własnego bólu. Bądź bardzo czujny. Obserwuj tę osobliwą przyjemność, jaką sprawia ci własne cierpienie. Obserwuj przemożną chęć mówienia lub myślenia o nim. Opór ustanie, jeśli obejmiesz go świadomością. Opór ustanie, jeśli obejmiesz go świadomością. Będziesz mógł wtedy skupić uwagę na ciele bolesnym, pozostać obecnym jako jego świadek, a to zapoczątkuje przemianę. Tylko ty możesz to zrobić. Nikt cię nie wyręczy. Ale jeśli będziesz miał szczęście spotkać kogoś, kto jest bardzo świadomy, i jeśli uda się mu towarzyszyć, jeśli będzie się dzielił z tobą przytomną obecnością, może to pomóc i przyspieszyć cały proces. W ten sposób twoje własne światło szybko zajaśnieje. Tak więc pierwszą rzeczą, o której musisz pamiętać, jest to, że tak długo, jak identyfikujesz się z cierpieniem, nie uwolnisz się od niego. Tak długo, jak część ciebie jest uwikłana w emocjonalny ból, będziesz się nieświadomie opierał lub sabotował każdą próbę jego uzdrowienia. Dlaczego? Ponieważ chcesz, aby twoje poczucie ja pozostało nienaruszone, a ból traktujesz jako nierozerwalną część siebie. To nieświadomy proces i jedynym sposobem, aby go przezwyciężyć, jest uczynienie tego świadomym. Ciało bolesne jest polem energii, które prawie jak niezależny twór czasowo zamieszkało w twojej wewnętrznej przestrzeni. To uwięziona energia życiowa, która przestała płynąć. Stało się tak, ponieważ pewne rzeczy wydarzyły się w przeszłości. Można powiedzieć, że to żyjąca w tobie przeszłość, która, jeśli identyfikujesz się z nią, czyni cię więźniem tego, co minione. Skutkiem takiego niewolniczego utożsamienia staje się przekonanie, że przeszłość jest potężniejsza niż teraźniejszość. A to oczywiście nieprawda. To tylko przekonanie, że inni ludzie i to, co zrobiłeś, są odpowiedzialni za to, kim jesteś,
za twój emocjonalny ból oraz niezdolność do rozpoznawania prawdziwej jaźni. Prawdą jest, że jedyna moc, która istnieje, zawarta jest wewnątrz tej chwili. To potęga twojej obecności. Kiedy to rozpoznasz, uświadomisz sobie, że ty, a nikt inny, jesteś odpowiedzialny za tą wewnętrzną przestrzeń i że przeszłość nie może przeciwstawić się mocy teraz. Nieświadomość stwarza ciało bolesne. Świadomość przemienia je w siebie. Podobnie jak nie da się walczyć z ciemnością, nie można walczyć z ciałem bolesnym. Takie próby zawsze wywołują konflikt i w rezultacie stworzą więcej bólu. Wystarczy obserwować, być świadkiem. Kiedy obserwujesz ciało bolesne, przyjmujesz je jako część tego, co stanowi treść tego momentu. Oto praktyka. Gdy ciało bolesne się uaktywni, a jest tym niezadowolenie, irytacja, zniecierpliwienie, zasępienie, chęć czynienia krzywdy, gniew, przygnębienie, pragnienie, aby w twoim związku pojawiła się nuta dramatu, zauważ to i nie utożsamiaj się z tym. A gdy ustaje utożsamianie, rozpoczyna się przemiana. Bądź obecny. Jeśli pojawia się jakaś stara emocja, staw jej czoło we własnym wnętrzu. Może to być nieprzyjemne, ale na pewno cię nie zabije. Twoja obecność doskonale potrafi nad tym zapanować. Emocja nie jest prawdziwym tobą. Zaakceptuj. Akceptacja oznacza, że dajesz sobie przyzwolenie, by odczuwać wszystko, co w danej chwili czujesz. To część stanu czystego istnienia cechującego teraz. Nie możesz przeczyć temu, co jest. Dzięki przyzwoleniu stajesz się tym, kim jesteś. Obszarem, przestrzenią. Stajesz się całością. Nie jesteś już fragmentem. Tak bowiem postrzega siebie ego. Ukazuje się twoja prawdziwa natura, identyczna z naturą Boga. Obserwuj ciało bolesne. Kiedy obserwujemy ciało bolesne, akceptujemy je jako jedną z rzeczy, które w danej chwili istnieją. Bądź obecny tu i teraz. Bądź świadomy. Pozostań wiecznie czujnym strażnikiem swojej przestrzeni wewnętrznej. Musisz być na tyle obecny, żebyś mógł bezpośrednio obserwować ciało bolesne i czuć jego energię. Nie będzie miało wtedy władzy nad twoim myśleniem. Lecz gdy tylko zestroisz myślenie z polem energetycznym ciała bolesnego, utożsamisz się z nim i znów zaczniesz zasilać własnymi myślami. Nieustannie utrzymywana uwaga przecina łączność między ciałem bolesnym a twoimi procesami myślowymi i powoduje przemianę. Podsumowując, najpierw skup uwagę na tym, co w sobie czujesz. Zrozum, że uczucie to jest ciałem bolesnym. Pogódź się z jego obecnością. Nie myśl o nim i nie pozwól, żeby uczucie ustąpiło miejsca myśleniu. Nie osądzaj ani nie analizuj. Nie twórz sobie z tego tożsamości. Bądź tu i teraz. Wytrwale obserwuj to, co się w tobie dzieje. Uświadom sobie nie tylko obecność emocjonalnego bólu, ale i obserwatora, milczącego świadka. Na tym właśnie zasadza się potęga bieżącej chwili, potęga twojej świadomej obecności. Sam zobacz, co dalej się stanie.